Dzień dobry w to wietrzne, wtorkowe popołudnie. Dzisiaj Gaś przemyśleń na temat multitaskingu. Zapraszam. Multitasking, czyli multi, wiele, tasking, czyli zadanie, zadaniowość, czyli wielozadaniowość, czyli robienie wielu zadań w jednym czasie. Termin wziął się chyba z komputerów, z elektroniki, gdzie po prostu procesory pracowały jako urządzenia jednozadaniowe, czyli potrafiły wykonywać jeden proces jednocześnie, a gdy chciały wykonać, gdy trzeba było wykonać kilka rzeczy równolegle, to po prostu taki procesor był przełączany z jednego zadania na drugie. No i wyniki pierwszego cząstkowe były zapisywane w pamięci. Procesor dostał drugie zadanie, robi kawałek drugiego zadania, zapisywał wyniki, wracał do pierwszego, bądź zaczynał trzecie. Tak się po prostu przełączał, czyli wielozadaniowość, czyli robienie wielu zadań w jednym czasie. Mózg większości ludzi działa podobnie jak taki procesor starego typu, czyli de facto możemy robić jedną intelektualną rzecz jednocześnie. Możemy robić intelektualną rzecz i mechaniczną rzecz, na przykład możemy biegać i myśleć, możemy biegać i słuchać audiobooka, ale już dwóch intelektualnych rzeczy nie damy rady zrobić, czyli nie damy rady czytać audiobooka i słuchać na przykład wywiadu, słuchać audiobooka i słuchać wywiadu, czytać książki, słuchać wywiadu, pisać książki, pisać kodu i słuchać audiobooka. No generalnie dwie rzeczy wymagające myślenia nie zadziałają. No i teraz możemy się przełączać, czyli możemy posłuchać chwilę audiobooka, napisać dwa akapity tekstu, napisać dwie linijki kodu, sprawdzić dwa e-maile i tak dalej. Możemy przerzucać ten kontekst. No i teraz, jeżeli przyjmuje się, że jeżeli w ciągu jakiegoś czasu robimy jedną rzecz, no to single tasking, czyli pojedyncza zadaniowość, a jeżeli przerzucamy się pomiędzy tematami, to jest wielozadaniowość, multitasking. Multitasking był popularny w korporacjach amerykańskich, podejrzewam, że gdzieś na przełomie lat 90. i 2000. W Polsce gdzieś na przełomie lat 2000. i 2010. powiedzmy. No i był popularny dlatego, że sprawiał wrażenie, że osoba robi więcej rzeczy. Czyli zamiast zrobić jedno zadanie od początku do końca, osoba podejmowała się powiedzmy 5 zadań, 7 zadań, no i coś tam dziubała w każdym z nich. No i że miała jakieś mniejsze lub większe efekty w każdym z nich, no to teoretycznie mogła zaprezentować, że wszystko idzie do przodu. I jak ta osoba oddawała te zadania powiedzmy zakończone już, to miało się wrażenie, że ta osoba faktycznie 7 zadań zrobiła jednocześnie. Natomiast ktoś później przysiadł do tego, zaczął to badać, no i wyszło, że nie, że jeżeli zadanie da się wykonać w pojedynczym bloku, czy nic nie blokuje tego zadania, można zrobić od początku do końca, to zdecydowanie lepiej takie zadania zrobić sekwencyjnie, czyli wziąć te zadania i robić je po kolei, bo samo przełączanie się pomiędzy zadaniami sprawiało, że de facto dłużej czasu poświęcaliśmy na realizację tych zadań. Tam gdzieś w literaturze się liczba przewija chyba w okolicach 30%, 35%, czyli że nawet do 35% czasu potrzebujemy, żeby wrócić do zadania. Czyli jakbyśmy coś robili godzinę i byśmy sobie podzielili to na dwa kawałki, no to wyjdzie nam razem 135% czasu zamiast 100%. No i właśnie to jest jakby wielki mit wielozadaniowości, czyli że robi się coś szybciej i efektywniej. No i oczywiście nie wszystkie zadania da się zrobić w jednym bloku. Jeżeli mam jakiś duży, rozbudowany projekt i wymaga on komunikacji z wieloma osobami, no to głupio byłoby napisać maila i czekać 2 dni z kolejnym krokiem. No takie zadania trzeba sobie porozbijać, no i starać się je jakoś realizować, gdy da się je realizować. Ale właśnie tutaj jest ten haczyk, że żeby rozbić je jakby na etapie planowania i wiedzieć, gdzie się kończy dany blok, gdzie możemy go podjąć z powrotem, natomiast nie robić tego chaotycznie, czyli nie przerzucać się z jednego miejsca w drugie, no bo wtedy właśnie znów traci, tak jak mówiłem, traci się czas na podejmowanie wątków. Niektóre osoby uwielbiają to robić, czują, że są w swoim żywiole, że jest ogień, że działają. Ale my tak
często mówimy, zwolennicy singletaskingu mówią, że panie kierowniku, taki zapiernicz na budowy, że nie ma kiedy taczki załadować. Czyli po prostu te osoby czasami są w takim stanie, że euforycznie realizują całą masę rzeczy jednocześnie, natomiast te rzeczy nic nie wnoszą, po prostu są jakimiś pustymi przebiegami, marnują po prostu czas na przypominanie sobie tematów, na ogarnięcie tego wszystkiego. Więc gdyby usiadły i na spokojnie sekwencyjnie coś ugryzły, to pewnie miałoby lepsze wyniki. Na szczęście w kręgach, w których ja się obracam, mam wrażenie, że już się zupełnie odeszło od tego, od tej pokusy wielozadaniowości. Że nawet jeżeli są właśnie jakieś rozbudowane tematy, to ludzie podchodzą do nich raczej domyślnie jako asynchroniczne. Czyli wiedzą, że jakiegoś zagadnienia nie dojedziemy do końca, gdzieś się zablokuje po drodze. Natomiast gdy ono się blokuje, to sobie ustawiamy odpowiednie mechanizmy, które gdzieś tam nam podpowiedzą, żeby wrócić do tematu. Nie musimy się tym zajmować ad hoc i sprawdzać co 15 sekund, czy już możemy iść z danym tematem dalej. Po prostu organizujemy sobie pracę w taki sposób, żeby zawsze mieć coś pod ręką, ale żeby też zawsze mieć konkretny blok zadań. Tutaj też z pomocą przychodzi ta metodologia Getting Things Done między innymi. Bo tam jest filozofia taka, że jeżeli da się coś zrobić 2 minuty, no to zrób to teraz. A jeżeli nie, to umieć w systemie i umieć to w taki sposób, żeby wiedzieć, w którym momencie do tego wrócić i to zrobić. Czyli żeby właśnie nie brać 7 srok za ogon, ale złapać 2 sroki, które mogę złapać już teraz. Pozostałe 3 zapakować, zostawić, niech latają, a za 2 zabrać się za 1 dzień na przykład. No i jeszcze na końcu takie przemyślenie. Ja jako programista, żeby ugryźć jakiś temat, czasami muszę sobie utworzyć w głowie jakąś porządną abstrakcję. I ta abstrakcja jest dość efemeryczna, ale mam poczucie, że pilnuję wszystkich jej rozgałęzień. I jest taki właśnie obrazek, który reprezentuje ten stan, że człowiek, programista siedzi, ma w głowie mnóstwo różnych wątków, jakieś obliczenia, jakieś struktury fraktalne. Przychodzi ktoś do niego i pyta się, czy tam kupiłeś już bilety na koncert. I ty poświęcasz te 2 sekundy, żeby sprawdzić, czy kupiłeś te bilety na koncert, czy nie, w głowie. Ja mówisz, tak, kupiłem, nie kupiłem. I już efemeryczna struktura została zniszczona. No i to właśnie jest szczególnie właśnie a propos multitaskingu w programowaniu, że no nie zadziała. To musi być po prostu konkretny single tasking, żeby tą strukturę wymyśleć, zrozumieć i zakodować. Czasami to jest 5 minut roboty, czasami to są 2 godziny, ale po prostu niektóre rzeczy się nie da na kawałki rozbić. Trzeba je złapać jednym kęsem. Także podsumowując, wielozadaniowość może być pułapką. Czasami się nie da inaczej, więc trzeba żonglować zadaniami. Natomiast jeżeli da się na etapie planowania jakoś to sprytniej podzielić, to może to być zdecydowanie efektywniejsze rozwiązanie. No chyba, że się jest jakimś mutantem. Czytałem gdzieś o takich ludziach, którzy sobie radzą z wielozadaniowością i nie mają obniżenia wydajności ani zwiększenia czasu. Natomiast nie znam takich osób i tak naprawdę może to też być kolejny mit, jeszcze nie do końca obalony. A na dzisiaj to byłoby chyba na tyle. Dzięki, zapraszam do subskrypcji, no i następne odcinki. Hej!